Serdecznie witam wszystkich przybyłych na uroczystość upamiętniającą rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. W tym roku mija 81. rocznica tego wydarzenia. Szanowni Państwo, chciałbym również przypomnieć, że rok 2020 uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu został ustanowiony rokiem 30-lecia samorządności i rokiem 75. rocznicy zakończenia wojny światowej. Witam organizatorów dzisiejszej uroczystości. Pana Michała Missana, wiceprezydenta Elbląga, reprezentującego prezydenta Witolda Wróblewskiego. Pana Antoniego Czyżyka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu. Serdecznie witam wszystkich uczestniczących w dzisiejszych obchodach. Jego ekscelencję, księdza biskupa Jacka Jezierskiego, biskupa diecezji elbląskiej oraz administratora apostolskiego archidiecezji gdańskiej. Witam pana Zygmunta Tucholskiego, wójta gminy Elbląg. Pana Macieja Bukowskiego, konsula honorowego Republiki Mołdawii. Panią Grażynę Klugę, wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pana Edwarda Pietrolewicza, dyrektora Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, reprezentującego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pana Gustawa Marka Brzezina. Witam pana pułkownika Rafała Szczepińskiego, reprezentującego dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Pana pułkownika Piotra Cieślaka, reprezentującego dowódcę garnizonu Elbląg. Radnych Rady Miejskiej w Elblągu. Witam elbląskich kombatantów, przedstawicieli służb mundurowych i żołnierzy Wojska Polskiego. Witam przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń oraz ugrupowań politycznych. Serdecznie witam Pocztę Sztandarową i Młodzież Szkolną, wszystkich gości i zgromadzonych tutaj Elblążan. Szanowni Państwo, zgodnie z ceremoniałem odegrany zostanie hymn państwowy Rzeczpospolitej Polskiej.